skaczą w błotnych kałużach. Pedro posliznął się i zgubił okulary. Gdzie są moje okulary? Bez okularów Pedro nie za dobrze widzi. George znalazł okulary Pedra. Głuptas, George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro, dlaczego chodzisz w okularach? Bo muszę. Tak powiedział mój okulista. Co to jest okulista? Mój tatuś jest okulistą. Może zbadać, czy dobrze widzisz. Jak? Zagląda ci do środka głowy? Robi badanie oczu. Zrobi ci takie badanie? Tak, zrób mi badanie. Dobrze. To ciekawe. Zamknij jedno oko i powiedz mi, co widzisz. Teraz widzę George'a. Zamknij oboje oczu. A teraz nic nie widzę. Niczego nie widzi. To bardzo interesujące. Myślę, że potrzebujesz okularów. O, naprawdę? Tak. Pedro, wracamy. Pa, pa, Pedro. Hej. Pa. Mamo, potrzebuję okularów. Co? Pedro zrobił mi badanie. Potrzebuję okularów. Masz zdrowe oczy, Pepo. Nie, mamo. Kiedy zamknęłam oczy, zupełnie nic nie widziałam. Przecież nikt nic nie widzi, jak ma zamknięte oczy. O! Co to za historia z tymi okularami? Pedro wie naprawdę wszystko o okularach, bo jego tatuś jest okulistą. Dobrze, Pepo. Jutro zaprowadzę cię na badanie okulistyczne. Jest deszczowy dzień, a w dachu przedszkola jest dziura. Dzieci, dzieci, urządzamy wyprzedaż staroci. Pieniądze przeznaczymy na naprawę przedszkolnego dachu. Hurra! Każdy z was musi przynieść jakąś rzecz na wyprzedaż. Co mamy przynieść? Możecie przynieść starą zabawkę albo jakąś rzecz, której już nie używacie. Miau, miau. Przyjechali rodzice, żeby odebrać swoje dzieci. Czas do domu. Nie zapomnijcie, dzieci, przynieść rzeczy na jutrzejszą wyprzedaż. Pepa jest w swojej sypialni. Wybiera zabawki na wyprzedaż. Pepo, czy już wybrałaś? Musisz wybrać tylko jedną zabawkę. Tak, wszyscy muszą pomóc w naprawie dachu przedszkola. Dobrze, już wybrałam. Wezmę dinozaura. Pan dinozaur jest ulubioną zabawką George'a. Pepo, nie możesz oddać pana dinozaura. Nie mogę? Nie. Nie. A niech to. Wybacz, George. Dinozaur. A może oddasz starego pajaca w pudełku? Dobrze. Teraz twoja kolej, tatusiu. Co? Wybiorę z twoich rzeczy coś na wyprzedaż. Ja daję kapelusz, a George podarował piłeczkę. A to co tatuś ma oddać? Już wiem, nasz telewizor. Telewizora nie. Cóż, niech pomyślę. Już wiem. Aromatyczne papucie. Nie, za aromatyczne. Już wiem, stary fotel tatusia. Ale to jest antyk. A co to znaczy antyk? Antyk to coś bardzo starego i cennego. Ach, znalazłeś go na śmietniku, tato świnko. To rupieć. Będzie bardzo cenny, kiedy go naprawię. Owej. Chcę zobaczyć salę króla i królowej. Jest też inna sala z prawdziwym dinozaurem. Jej, dinozaur! Witaj, mamo świnko. Dzień dobry, pani. Ile biletów chcecie? Dwa normalne i dwa ulgowe. Dinozaur! Aha! I jeden dinozaur. Pepa chce zobaczyć salę pełną rzeczy, które należały do króla i królowej. Jej! Dinozaur! George chce zobaczyć prawdziwego dinozaura. Dinozaur! Spokojnie, George. Zaraz zobaczymy dinozaura.
Pepo, to są rzeczy, które dawno temu należały do królowej. To specjalny fotel królowej. Nazywa się tron. Jest piękny. A to suknia królowej. Jest wspaniała. Spójrz, Pepo, to jest złota korona królowej. Wow! Jaka piękna! Mamo, a gdzie jest telewizor królowej? Wtedy nie było telewizji. O, nie było telewizji? A czy mieli komputery? Nie, komputerów też nie było. To co robili całymi dniami? Mamo, gdybym była królową, jadłabym tyle ciastek, ile bym chciała. Pepa wyobraża sobie, że jest królową. Pyszne. Czy królowa Pepa życzy sobie jeszcze czegoś? Tak, więcej ciastek. Oczywiście. Dobrze. George jest przeziębiony. Czy George będzie brał lekarstwa? Nie, ale powinien pić ciepłe mleko przed snem, bo mu to pomoże zasnąć. Dziękujemy panu doktorze. Nie ma za co. Do widzenia. George leżał w łóżku cały dzień. Teraz Pepa też się kładzie. George, lepiej się czujesz? George nie czuje się lepiej. George, proszę nie kichaj tak głośno. To jest nie do wytrzymania. George, przyniosłam ci ciepłe mleko. Pomoże ci zasnąć. Ciepłe mleko sprawiło, że George zrobił się bardzo, bardzo śpiący. Dobranoc, moje małe świnki. Jak przyjemnie i cicho. Nadszedł ranek. George spał bardzo dobrze. George jest zdrowy. Chodźcie wszyscy, jest piękny, słoneczny dzień. George założył kapelusz przeciwdeszczowy. Nie chce się znowu przeziębić. O, George, dziś nie musisz nosić kapelusza. Bo jest gorąco i słonecznie. Czemu? George, przestań nas zamęczać i wciąż pytać czemu. Czemu? George'owi naprawdę jest lepiej. Jest bardzo wczesny ranek. Słyszę, że dziś ktoś bardzo wcześnie wstał. Wszystkiego najlepszego, George. George mnie obudził. Ty też budzisz wszystkich, jak są twoje urodziny. To co innego, bo to są moje urodziny. A dzisiaj są urodziny George'a. Wszystkiego najlepszego, George. To prezent dla ciebie, George. Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający. George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinozaur! To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz.
Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodzin George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba nie zgadnę. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Dobrze! Nadjeżdża kot Candy w swoim zielonym samochodzie. Ha, ha! Zielony! To mój ulubiony kolor! Wygrałem! Witaj, Candy! Miau! Witaj, Peppo! Jedzie dany pies w ciężarówce dziadka psa. Pomarańczowy! Wygrałam! Witaj, Dany! Witaj, Peppo! Ha, ha! Następny samochód! To Suzy! Cześć! Witaj, Peppo! Tak, George, to niebieski samochód. Wygrałeś! O, to bardzo głupia gra. Nikt w okolicy nie ma czerwonego samochodu. Jest jeden czerwony samochód, Peppo. Gdzie? A jakiego koloru jest nasz samochód? O, jest czerwony! Wygrałam, wygrałam! Cała rodzina dojechała szczęśliwie w góry. Jak dojedziemy na szczyt, zobaczymy wspaniały widok. Jesteśmy! Hurra! Hurra! Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok. Ojej, zaczęło padać. No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok. To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. 4 lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy, proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A George'a jest... bieski! Przyjechali tu też Peppa, George, mama świnka i tatuś świnka. Kaczki chciałyby trochę chleba. Przykro mi, pani kaczko, dzisiaj nie przywieźliśmy chleba. Mamy za to coś fajniejszego. Peppa ma ze sobą swoją żaglówkę. A George przyniósł motorówkę. Nakręcę sprężynę, George. Łódka George'a jest nakręcana. Już, George. Puść łódkę na wodę, zanim przestanie się kręcić. George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo, nakręcisz moją łódkę? Twoja łódka się nie nakręca, Peppo. Łódka Peppy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Bardzo szybko. Peppa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Peppy, Suzy, owca. Dzień dobry państwu. Witaj, Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana? Nie, jest na baterię. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterię. Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Dzisiaj odwiedzimy kuzynkę Chloe. Poznacie też nowego kuzyna. Wow! Peppa z rodziną dojechali na miejsce. Dzień dobry! Witajcie wszyscy. Witaj, Peppo i George'u. To jest Chloe, starsza kuzynka Peppy i George'a. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? To jest kuzyn maluszek. Wow! Nowy kuzyn jest nowonarodzonym prosiaczkiem. Och, jaki śliczny!
Czy to jest mała dziewczynka? Nie, to jest chłopczyk. O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że to chłopczyk. Maluszek jest za mały, żeby bawić się dinozaurem. George, maluszek nie chce się z tobą bawić. On chce się bawić ze mną. Pepo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Pepą i George'em w ogrodzie? Tak. Chloe, cieszysz się, że masz młodszego brata? Tak, Aleksander jest słodziutki. Ojej, Pepo, chyba jesteś chora. Och, spokojnie, zadzwonię do doktora Niedźwiedzia. Doktor Niedźwiedź, słucham. Pepa źle się dziś czuje. Ma calutką buzię w wysypce. Niech Pepa zostanie w łóżku, a ja przyjdę z wizytą. Doktor Niedźwiedź przyszedł, jak obiecał. Witaj, Pepo. Jak się czujesz? Nie za dobrze. Pokaż mi język, proszę. To nic poważnego. Pepa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie, ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Pepa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani Świnko. Pepa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Był u ciebie doktor? Tak, był doktor Niedźwiedź. Powiedział, że nie jestem zdrowa, ale za to bardzo dzielna. Tato Świnko, nie powinieneś mówić takich rzeczy o swoim bracie, a na pewno nie przy dzieciach. To prawda. Wujek Świnka zawsze za dużo zjada na obiad, więc potem zasypia i głośno chrapie. O tak. Pepo, George... Zapomnijcie, co mówiłem o wujku. Dobrze, tato. Pepa z rodziną dojechali do domku cioci i wujka Świnki. Dzień dobry, wujku i ciociu Świnko. Witajcie. Witam wszystkich. Witaj, starszy bracie. Wujek Świnka jest bratem taty Świnki. Chloe jest kuzynką Pepy i George'a. Cześć, Chloe. Witaj, Pepo, witaj, George'u. Chcę wam coś pokazać. Czekaj! To jest mój nowy teatrzyk lalkowy. Mój tata go dla mnie zrobił. Wow! Zrobiłam już dwie kukiełki. Te nazwałam Chloe. Halo! Jestem Świnka Chloe. A to jest mój tatuś. Wujek Świnka. Witaj, Pepo. Jestem wujek Świnka. Chloe, czy
George i ja też możemy zrobić lalki? Tak! Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze! Mam na imię Peppa. George! Jaką lalkę chcesz zrobić? Dinozaur! Dinozaura? Głuptas George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze! Kukiełka, groźny dinozaur! Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę, straszny dinozaur! Yo, ho, ho! Wszyscy przebrali się za piratów. Wow, ho, ho! A Pedro Kucyk ma strój kowboja. Iha! Ahoj, dzielni piraci! To jest dziadek pies w przebraniu pirata. Witaj, dziadku psie! Witajcie, piraci! Witaj, kapitanie! Kto z was, dzielni piraci, jest gotów na wszystko i chce zostać prawdziwym wilkiem morskim? Czemu on tak śmiesznie mówi? To jest język piratów. Kto chce zagrać w moją piracką grę? Słucham. Czy ta gra jest niebezpieczna? Nie, Pedro. Dziadek pies obiecał mi, że wszystkie gry będą bardzo bezpieczne. Jednak będą bardzo ciekawe. Kto chce zagrać? Ja! A było to tak. Moje kufry były pełne złota, ale podstępny opryszek je zwinął. Nazywał się Kapitan Hook. Co? Niełatwo jest zrozumieć mowę piratów. Kapitan Hook ukradł moje złoto. Widzicie, że Kapitan Hook to podstępny drań. Domyślacie się już, że ukrywa się pod pseudonimem Dziadek Świnka. Dziadek Świnka! Wasze zadanie to przechytrzyć Kapitana Haka i odzyskać moje złoto. Hurra! Wszystkim dzieciom gra bardzo się podoba. Cześć, dziadku Świnko, jesteśmy w drodze. Powodzenia! Powodzenia! Dziadek Świnka i papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Tata Świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato Świnko, mamy mały problem i... Później, mamo Świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Co sądzisz, George? George nie lubi różowego. Przyszli przyjaciele tatusia. Pan Byk, pan Królik, pan Kucyk i pan Zebra. Muuu! Czy tata Świnka zagra dzisiaj z nami? Poczekajcie chwileczkę. Spójrz na drużynę. Potrzebuję białej koszulki. Tatusiu, masz białą koszulkę. Zdejmij tylko marynarkę. Widzisz? Fantastycznie. Dziękuję, Peppo. Witajcie wszyscy. Witaj, tato Świnko. Niezła koszulka. Bardzo elegancka. Dziękuję. Chodźmy, zacznijmy grać. Tak. Gol! Hurra! Tato, całą koszulkę zabrudziłeś błotem. Oczywiście, Peppo. Koszulki piłkarskie muszą być zachlapane błotem. Tata Świnka uwielbia grać w piłkę. Wszyscy lubią grać w piłkę, zwłaszcza kiedy wszędzie jest błoto. Dzieci,
jutro jest dzień talentu. Co to jest talent? Talent to jest coś, co lubimy i bardzo dobrze robimy. Lubię oglądać telewizję i bardzo dobrze to robię. Zastanówcie się w domu, jaki talent posiadacie. Ja mam talent do grania na gitarze. Przyszli rodzice, żeby odebrać dzieci. Nie zapomnijcie, dzieci, zastanowić się, jakie macie talenty. Peppa i George szykują się do snu. Nie mogę jeszcze iść spać. Nie wiem, co jest moim największym talentem. Myślę, że masz wiele talentów, Peppo. Tak, też tak myślę. Ładnie śpiewam. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Dobrze tańczę. Bardzo trudno wybrać, który jest najlepszy, gdy ma się tak wiele różnych talentów. Nie martw się, jutro rano zdecydujesz. Dobrze. Nadszedł dzień talentów. Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent, tak powiedziała Madame Gazela. To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dany. Peppa i George jedzą swoją ulubioną potrawę. Spaghetti. Okropny hałas. Skończyłam. Ach, nareszcie chwila ciszy. Co to? To jest ząb. A skąd się tutaj wziął? Peppo, powinnaś przejrzeć się w lustrze. O. To mój ząb. Wypadł mi. Nie martw się, Peppo, to ząb mleczny. One powinny wypadać. Wyrośnie mi nowy, mamo? Tak, na pewno, Peppo. A to znaczy, że przyjdzie do ciebie zębowa wróżka. Zębowa wróżka? Tak, zębowa wróżka. Jeżeli dziś wieczorem położysz ząb pod poduszką, to zębowa wróżka... Zębowa wróżka weźmie ząb, a w zamian za niego zostawi ci lśniącą monetę. Kiedy dorosnę, chcę zostać zębową wróżką. A ty kim chcesz zostać, jak dorośniesz, George? Dinosaur. Dinozaurem? Szybko, George, pora spać. Czekamy na zębową wróżkę. Zanim się położycie, umyjcie zęby. Peppo, co robisz? Myję mój ząb, żeby był ładny i czysty dla zębowej wróżki. Peppa bardzo spieszy się do łóżka. Wkłada pod poduszkę ząb dla zębowej wróżki. Dobranoc, Peppo i George'u. Thank you.